Cześć wam, moi drodzy, nie regulujcie odbiorników. To, w co gramy teraz i co widzicie, to jest Kitten Rampage, gra dostępna na Steamie w Early Access i która miałaby być odpowiedzią chyba na Goat Simulator, tak mam wrażenie, i chodzimy tutaj kotem, który strzela laserami z oczu i niszczy wszystko dookoła, nie wiem jaki to ma sens. Ja nazywam się Bartek Sieja i zapraszam was na spędzenie ze mną kilku kolejnych minut, ze mną oczywiście z tą grą, którą tutaj mamy. Zadanie jest zdobyć jakąś tam ilość punktów i musimy, tak, 150 tysięcy i musimy nawiedzić tutaj jakieś ruiny fabryki. Przy okazji musimy też pić i jeść, ponieważ mamy dwa paski, które na dole, widzicie, odpowiadają za to, możemy jeździć samochodem. Jak widzicie, świat tej gry jest abstrakcyjny, to nie jest... Nie wiem, w ogóle to nad wpadł. Cała masa bugów, błędów. Ja rozumiem, że w Goat Simulator było podobnie. Z tym, że już teraz jestem w stanie wymienić co najmniej 10 rzeczy, dla których Goat Simulator był lepszy od tego, co widzimy na ekranie. Po pierwsze, był zabawny. Tutaj raczej wiele zabawnego nie ma. Kot strzelający laserami zaczął. Okej, jest spoko, ale nie wiem dlaczego. Po drugie, Goat Simulator wyglądał o wiele lepiej. Zobaczcie sobie na tą teksturę tam w oddali, jak ona pięknie wygląda. Wcale się nie trzęsie. No, trzęsie się ze strachu, że będzie musiała w tej grze zostać aż do premiery. To jest jeszcze Early Access, tak, tutaj wiele może się zmienić. No i Goat Simulator miał zdecydowanie większą mapę i ta mapa była zróżnicowana. Tam mieliśmy jakieś góry, jakieś pola, jakaś fabryka, która była wielkości tego, co tutaj mamy. No i kozy są śmieszniejsze. Koty przede wszystkim mają być śliczne, ładne. Czy ten kot jest śliczny, ładny? Nie wiem, ale za każdym razem, kiedy skacze, to robi kupę. Nie wiem, dlaczego tak jest, no ale tak jest. Jeszcze może wymiotować granatami, co... No nie wiem, może ktoś to uzna za zabawne, może ktoś to uzna za fajne. Tutaj mamy jakąś kuwetę, nie wiem, czy w kuwecie ma zrobić kupę, nie wiem, nie mam pojęcia. Mamy jedzenie. Okej, jeszcze by przydało nam się coś do picia, ponieważ umrzemy zaraz z pragnienia. Zabiliśmy kolejnego wielkiego pająka. Wiem, że tutaj można kamerę jakoś zmieniać. Aha, zmiana kamery polega na tym, że możemy sobie zmienić... Nie wiem, o co chodzi. Crazy kill. Dajcie mi coś do picia, bo umrę zaraz. No i po prostu sobie tak chodzimy i szukamy sobie jakichś sekretów właśnie, typu te ruiny, niszczymy laserami. Wszystko, co widzimy, i na tym ma polegać generalnie ta gra. Czyli na niczym ciekawym. O, jest coś do picia. Fantastycznie. Okej, może... Aha, nie mogę tam wejść. Okej. Nie będę pytał dlaczego, po prostu nie można i już. A jak zniszczę automat z napojami, to wypadnie mi z niego napój? Nie, nic mi z niego nie wypadnie. Spróbujmy to zaś od tyłu, może tam coś z tyłu będzie. Te lasery się pięknie odbijają. Czy w ogóle są lasery? Co to w ogóle jest? Ja nie mam pojęcia. Więc to są jakieś, kurde... A, jeszcze pod prawym przyciskiem możemy czymś strzelać. Nie, są jakieś lasery, są jakieś, kurde, shurikeny. Abstrakcyjnie zupełnie. Myślałem, że to jest jakiś super kotman. Nie wiem, jak to nazwać. I że on strzela laserami, ale okazuje się, że chyba nie. Mad kill. Wszystko to jest chyba mad kill. Slaughterhouse Roof musimy. I zabić 5 agentów i pająków. To, czy to jest Slaughterhouse? Nie, chyba tam jest. Nie wiem. Nie wiem, wydaje mi się, że tam. I tam byśmy musieli wejść na dach. A żeby wejść na dach... Tam jest jakieś schody. Potem po tych schodach trzeba będzie gdzieś tam przechopsać sobie. To jest Slaughterhouse. Jest napis nawet. I jak tam wejść teraz na dach? Więc jednak w tej grze możemy znaleźć jakieś... Powiedziałbym, może... Zadania? Wskoczę tam, wskoczę. Ale znowu chce mi się bardzo pić. Czy da się tutaj jakoś wejść na dach? Od środka wydaje mi się, że może być z tym problem. Bongo. Spoko. Kolejny pająk. Wyeliminowany.
Tędy pewnie trzeba będzie jakoś wejść. Po tych kontenerach. Ale nie wiem, czy mi się w ogóle chce dalej w to grać. No i widzicie, odjęło mi mowę po prostu. Tym bardziej zaraz umrę z pragnienia. Kolejny raz. Jakbym miał pokrótce opisać Kitten Rampage. Kitten Rampage to jest gra, w której możesz, będąc kotem, zabić kurę. 10 na 10. No, i to by było na tyle. Cześć.